Jeśli nie masz końców na paczki, wbijaj na fifashop.eu. Możesz zapłacić SMS-em, przelewem, paysafe cardem. Wszystkim. Link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Okej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i jak dobrze widzicie, Francja wygrała całe Mistrzostwa Świata, co mnie bardzo cieszy, ponieważ jak dobrze wiecie, liczyłem na nich od samego początku. Są również w paczkach ich mega naładowane karty, jak widzicie, te statystyki są dosyć interesujące, trzeba przyznać. I dzisiaj otworzymy sobie jedną paczkę właśnie z piłkarzem różowym, z tym piłkarzem Festival Futbolu. Nie wiem, czy tam będzie Griezmann, Pogba, czy ktokolwiek, nie. W każdym razie zostaw koniecznie łapkę w górę pod tym materiałem, jeżeli ci się on spodoba. Oraz zasubskrybuj mój kanał, jeżeli moje filmy ci się podobają i chcesz być na bieżąco. Także myślę, że możemy otworzyć pierwszą paczkę, której nie będę nie zliczył. Nie wiem, kiedy ostatnio miałem ekrany, może to się to zmieni w tej paczce. Naprawdę nie mam pojęcia, kiedy ostatnio miałem ekrany, nie licząc paczki z czymś gwarantowanym. No dobra, paczka piłkarz Festival Futbolu, jedna różowa karta. Nie wiem, kto to będzie, może być znowu Grand Quiz, może być ktoś lepszy. Zobaczmy, otwieram tę paczkę i co to będzie? Naprawdę nie wiem, jakie były karty, może teraz będzie coś dobrego. Wreszcie ekrany, różowa flaga i co to będzie za flaga? Meksyk? To może być... Zapraszam na morękę! Ja nie wiem. Ja mam pecha do tych paczek, nie rozumiem. Nie rozumiem. Dobra, trafiliśmy jakiego Gallardo, znowu trafiliśmy obrońcę, więc fantastycznie. Miałem nadzieję chociaż na Lozano, na jakiegoś Layuna, na kogokolwiek, a to jest... Gallardo. Dwie gwiazdki słabszej, dwie gwiazdki sztuczek. Trzeba będzie znowu zagrać nim na ataku, ponieważ nie ma innej opcji, więc naprawdę fajna sprawa, nie ukrywam. No więc tak wygląda skład, nic się totalnie nie zmieniło, po prostu zmieniłem Granqvista za właśnie tego pana Gallardo, który może być jakimś objawieniem, może nie być objawieniem, może być, prawdopodobnie nie będzie, bo powinien grać na lewej obronie, ale nie patrzmy na takie szczegóły. Lecimy z pierwszym spotkaniem na dzisiaj. Także znaleźliśmy pierwszego przeciwnika i miejmy nadzieję, że nie będzie zbyt dobry skład. To jest taki Hunter i ten drugi, który nie pamiętam, jak się nazywa. Dobra, dosyć dziwny skład, nie będę... Znaczy ja mam tego gościa na ataku, więc nie będę się wypowiadał. Ale w każdym razie dosyć niespotykane. Spierdalamy! Okej, widzę, że się nagrałem w tym meczu. Fajnie. No więc podejście drugie do pierwszego meczu w tym spotkaniu i może tym razem... O kurde bele. Ole lagi, jasny. Gwint, jakie tu jest opóźnienie, nie! Jezus Maria, nie! Proszę przestać, masakra, ty, serio, tak jak zwykle to jest jakaś głupia wymówka, to teraz serio. Tego oni się przełączają wolno, proszę mi tutaj tak nie robić, bo jak są, a nie dał radę, zagranie do Maradony. I tam jest Chan, Emre Chan, zaczekam, aż tam wybiegnie, no biegaj do ataku, proszę cię, to jest twój odcinek, tak, tylko na lewą. Moment, stop. Okej. Okay. Maradona, zagranie do Gallardo, zobaczmy, Gallardo, wejście w pole karne, może chociaż asysta, Maradona! Jakby to wpadło przecież, to by była naprawdę bardzo ładna bramka. Przy okazji Gallardo miałby asystę, a tak to Maradona sobie uderzył, kurczę, raboną, tak zupełnie znikąd. No było blisko, dycha, prawie znowu się powalił. Myk. Nie w ten sposób, nie. Nie, czyściutko, dobrze, no to już, to nie było zbyt fajne, okej. Okay? Nie, Farman, dobrze. Kolasiniaś, Ronaldo, nie, to jest Griezmann. Kante, o, jest dużo miejsca, nie, Rodrigo. Znaczy powiem tak, strzał sam w sobie nie był mocny i wydaje mi się, że był do obronienia, ale Farman tak, nie wiem, dziwnie się położył. Słabo to na razie widzę, może teraz, Larsson, podanie do Gallardo, może teraz, Driven, kompany blokuje. Okej, no więc koniec pierwszej połowy, przegrywamy 1-0, nie było sporo strzałów, jak sam widzicie, no ale staram się grać głównie właśnie na Gallardo, który coś, no, niezbyt mu wychodzi, tak bądźmy szczerzy, no ale no miejmy nadzieję, że drugie połowy się zmieni, bo no wydaje mi się, że może jakiś drzemie w nim ukryty potencjał, kto wie, no zobaczymy, może teraz dopiero się odpali, także... Okej, okay, to był jeden z dziwniejszych driblingów. Gallardo, wykończ! Broń dycha, no to co zrobił teraz, ten ruch ciała, balans ciałem, powiem wam, no, szanuję. Tymczasem, oj, ale to było... Nikt nie pokrył Ronaldo sam na sam. Nie rób mi tego i świetnie, ta. No powiem wam na razie, no ta. To kurczę, powiem wam. Nawet różnego nie będzie, jak on to zrobił? I jeszcze nie tym razem, Maradona, ładne zagranie do... Właśnie Gallardo, może z prawej, ale to... No, no i znowu to samo, czemu nie ma mojej lewej obrony? Zaha, lewe, prawe skrzydło, sorry, Zaha, nie. I to, o Jezu, tylko Ronaldo przyjął, to wiem, że mógł być źle, Mane. Mane, nie. Może być jeszcze jedna bramka ze starszego przeciwnika. Rodriguez, James Rodriguez, który dopiero wszedł, dośrodkowanie. Nie, ta, no przecież on jest jakiś, kurczę, nie wiem, jakiś, kurczę, dobry, no. James Rodriguez, dośrodkowanie się raczej tutaj doszykuje, albo i... Nie wiem, jak to nie wpadło, ale to jest znak, że coś można z tego spotkania jeszcze zrobić. To jest znak, że Gallardo czuwa nad tym wszystkim i wie, co robić. To teraz, o, teraz, pyk. I to jest zagranie do Larsona, który może zaczekać, aż tam biegnie. Teraz, tak,
No, no nie, Dechea, czemu mi to robisz? 1-0, przegrywam to spotkanie, szkoda, bo kurczę, parę szans miał mi wszystko ten Gallardo, tak? No dobra, no zagram sobie jeszcze jeden mecz. Powiem wam, że no, nie wiem, czego się spodziewałem, no tak samo niczego się nie spodziewałem po stronie Granqvista, a mimo wszystko czasami potrafił coś zrobić, nie wiem, może kwestia przeciwnika czy czegokolwiek, nie wiem, ale po prostu zagrałem sobie jeszcze jedno spotkanie i zobaczymy, może w tym spotkaniu nam się uruchomi właśnie niejaki Gallardo, także lecimy. Tym razem zobaczmy, dosyć dziwny skład, powiem wam szczerze. Miejmy nadzieję, że to jest ten mecz, w którym Gallardo się przełamie i może Blue coś fajnego strzeli. Blond. Dośrodkowanie, Farman, coś ty jest... Nie! Wybij! Brawo, kurwa! Co zrobił Farman, że zamiast normalnie wybić piłkę, to ją tak ręką zrobił? Co to miało znaczyć? No nie, 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 come on, idź mi stąd, Shearer, proszę cię, Shearer, nie, 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 no nie trafił, już myślałem, że do bramki wleciał, no ale kurde. Jezus Maria, czemu żadne podanie mi nie wychodzi w tym meczu, w tym odcinku nawet, tragedia. No co? Nie. Masakra, co się dzieje ze mną w tym odcinku, to jest jakaś tragedia. Fred podanie do Blond. Lorą, Blond, pole karne, który... Okej, okay, to jest jakiś inny wymiar wylewu w tej grze. Co tu zrobiła moja obrona, powiedzcie mi. Ja pierdolę. Niech to FIFA 19 już wyjdzie, bo ja już totalnie zaraz, nie wiem, pochlastam się przez tę grę, naprawdę. O Jezu, moja gra w obronie to jest jakaś tragedia. Nie, panie Shearer, niech pan nie strzeli. Przegrałem 3-0, teraz powiem szczerze, że to co ja zrobiłem w obronie było niezbyt rozważne. O, może teraz. Tych, że... O, i teraz! Co zrobił? Co zrobił Gallardo, jak się odpalił? I to wykończenie, kurde, ty! Dobra, to jest niespodziewane, powiem szczerze, bo to zrobił z wszystkimi tutaj. To serio... Szoker, totalny szoker. I to wykończenie, dobra, 3-1, nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. 35 minut za nami, przegrywamy co prawda 3-1, ale ta bramka, którą strzelił Gallardo, to jest serio niepojęte. Jedyny cel jest strzał i wpadł do bramki, więc fajnie byłoby coś jeszcze zrobić ten Gallardo, widać, że teraz dopiero pokazał, że jednak coś umie. Maradona, tam była ręka, no przecież... A, ja wiem, że nie ma rąk Fivie, ale kurde, to było tak ewidentne, że aż... Jezusie. Jezu, przestań grać na czas! I czemu on to złapał? Boże, jaka ta gra jest... Emre Can... Okej, to podanie było zdecydowanie zbyt przewidywalne. Fred leci już w pole karne. I myk! Oj, to było złe zagranie i nie ma bramki. Okej, mógł podać, ale tego nie zrobił, także na całe szczęście tylko już drożny. Gallardo, dobre zagranie dla Sona. Zobaczmy, może coś tu się uda skleić. Tam czekam na Maradona. O to właśnie chodziło. Maradona, tu może być jeszcze Gallardo, do niego będzie zagranie. Mam nadzieję, że nie spalił. Gallardo nie spalił! 3-2, druga bramka, świetna akcja. Naprawdę mega na pograniczu spalnego, ale najważniejsze jest to, że właśnie nie spalił. Jest druga bramka w tym spotkaniu, w tym odcinku tak naprawdę, więc nice, naprawdę nice. I to wykończenie również, naprawdę. To było z pierwszej piłki, także no już w ogóle trzeba było troszeczkę... jednak umieć wykończyć, także nice, okej. Okay. Kurczę, gościu, gdybyś jeszcze nie grał na czas, to bym był mega wdzięczny, bo granie na czas w meczach towarzyskich to jest chyba największy synonim bycia chujem w całej FIFA, naprawdę, bo rozumiem Full Champions, jeszcze zrozumiem, wiadomo, żeby mieć te winy do rangi, ale człowieku, to jest mecz towarzyski, jesteś po prostu w tym momencie, kurczę, no niezbyt fajnym człowiekiem. Może jak strzelę mu bramkę, to z chęcią podejdę do kamery, tak zobaczmy. O, tak, moment, już musimy zrobić, tak jest. Hat-trick, musisz, Gallardo, nie, dobi, Can, tak, no nie, słupek. Może teraz Larsson, może asysta, Maradona, to musiało wpaść, Maradona, biegniemy do kamery. I tak się właśnie dzieje, kiedy gra się na czas. Asysta przy okazji Gallardo, który w tym meczu naprawdę jest niesamowity. I mamy remis, także w takim wypadku, bo dogrywka będzie, co mnie bardzo cieszy, bo chciałem, żeby Gallardo miał jeszcze czas na strzelenie jednej bramki. Gallardo, lewa noga, jakby to wpadło, no nie. Tak, jest! Jest hat-trick 4-3! Co tu się stało? W ostatnim meczu Gallardo strzelam hat-tricka. No to jest... Tego się po prostu nie da opisać. No i dobra, no. Nieoczekiwanie, ale wygrywamy. Nie. Alan Shearer, nie. Farman, łap. Nie ma karnego, nie. Co? Nie. To nie jest karny. Ja pierdziłem się, że to jest karny, naprawdę. Gallardo, zagrałem do Pulita. W Pulicie troszeczkę już mu brakuje kondycji, dlatego zaczekajmy. Gallardo może jakoś przyjęcie strzału i to jest bramka 5-3! Co tu się właśnie stało, to naprawdę nie mam pojęcia. Gallardo strzelam piątą bramkę, no to jest... Nie wiem, co mam powiedzieć, naprawdę, to wykończenie było świetne. O nie możesz tego zrobić, Gallardo, nie. Tak nie wolno, Gallardo, ja pierdzielę. Podwójny hat,
piąta bramka. To jest piąta bramka Gallardo. Przegrywaliśmy 3-0 i wygrywamy 6-3. Koniec spotkania, wygrywamy 6-3. 5 bramek strzelił Gallardo, więc to jest zdecydowanie jego spotkanie. Niesamowita sprawa. Jego wykończenie było czasami naprawdę na poziomie bardzo dobrego napastnika. Serio, aż totalnie mnie to zdziwiło. Dobra, mam nadzieję, że komuś się jak najbardziej spodobał. Jeżeli tak, koniecznie zostaw łapkę w górę. No i oczywiście zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jesteś nowy na moim kanale. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie. Fall, fall, fall,